Czym Boże, coś wam powiem. Jedno słowo wypowiedział Ojciec, którym był Jego Syn. I wypowiada je nieustannie w wiecznym milczeniu i w milczeniu powinno być słuchane przez duszy. Zapisał to święty Jan od Krzyża. Jedno słowo przekazał Archanioł Gabriel Maryi. Będziesz matką. Ale zanim dał jej to słowo, wskazał, że jest pełna łaski, błogosławiona, wybrana. Maryja miała krótki okres zastanowienia się nad słowami, które słyszała. Mogła zmienić historię świata i zgodziła się na to. Nie widziała, jak to się może dokonać bez udziału męża, ale widziała, że skoro Bóg tak zdecydował, to jest to możliwe. Taka możliwość bierze się z prawdy o sobie. Gdyby Maryja powiedziała, że wcale nie jest pełna łaski, albo przejmowałaby się tym, co powiedzą ludzie na jej stan, nie wyraziłaby zgody. Ani fałszywa skromność, ani sugerowanie się opinią ludzi na mój temat nie ułatwiają życia, ale wręcz je zakłócają. Ona wybrała najprostszą ścieżkę. Pozwoliła Bogu na realizację Jego planu w jej życiu. Nam się to często nie udaje. Mając dobrą myśl, może i też pod wpływem przyjścia anioła, stwierdzamy, że pewne rzeczy nie mają szans na powodzenie. Nawet nie dajemy sobie czasu na zastanowienie, ale natychmiast ucinamy jakiś plan. Trochę jakbyśmy przepędzali anioła, by nie mieszał nam w życiu. Opis zwiastowania Maryi przez Gabriela mówi nam o delikatności Boga względem nas. On nie chce nas obdarzać na siłę. Udziela nam swoich darów, kiedy chcemy je przyjąć. Kiedy zgadzamy się na nie. Ta zgoda nie dokonuje się od tak. Ona musi być wypracowana w relacji z Bogiem. Warunkiem koniecznym do usłyszenia propozycji skierowanej do nas jest dar słuchania. To słuchanie Boga w milczeniu dokonuje się na modlitwie. To znaczy, kiedy ja nie zagaduję Boga, ale słucham Ojca wypowiadającego słowo w miłości, którą jest Duch Święty, podpowiada święty Jan od Krzyża. Tak właśnie dokonało się zwiastowanie. Drugą kwestią, którą powinniśmy też umieć opanować, to nasze zmysły i żądze. Mamy być wolni. Jak pisze ojciec Stanisław Biel, jezuita, ta postawa Maryi może być dla nas bodźcem do pytań o naszą stabilizację. Wszyscy mamy tendencję do wygodnego ułożenia sobie życia, do własnych planów i ich realizacji. Jest to całkiem naturalne. Jednak nie zawsze potrafimy wkalkulować i zaakceptować odmienność działania Boga. Trzeba nieraz pewnej terapii wstrząsowej ze strony Boga, byśmy uświadomili sobie, że to On jest Panem naszego życia i ma najlepszy scenariusz dla nas. Postawa Maryi może być dla nas okazją do refleksji nad naszym pielgrzymowaniem i nad tym, co dzieje się w naszym życiu. Abyśmy nie zatracili tego, co jest dla nas najważniejsze. Każdy z nas ma swoje plany, swoją pobożność, swoje pragnienia i decyzje i wybory. Bóg, który wkracza w nasze życie, może ten rytm zburzyć. To, co w osobie Maryi było jednością dzięki jej byciu pełną łaski i wyrażonym fiat, nas jest procesem trwającym całe życie. Nasza wolność jest wciąż niedoskonała, jest cały czas do zrobienia, dopóki żyjemy. Zwróćmy uwagę na to, że Maryja zmieszała się na słowa anioła, bo wielkość daru, jaki miała otrzymać, przekraczała nawet ją, mimo że była niepokalana i najświętsza. Nigdy dość to sobie uświadamiać, że to, że wierzymy w Jezusa Chrystusa i otrzymujemy Jego łaski, jest darem, który nas absolutnie przekracza. Trudno, żeby było inaczej. Przecież mocą tego daru dążymy do życia wiecznego.